Szanowni goście, drodzy państwo, w imieniu dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w Poznaniu oraz Komitetu Organizacyjnego serdecznie wszystkich witamy na Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji jubileuszu 100-lecia nauczania farmacji i 40-lecia analityki medycznej w Poznaniu. Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta miasta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka oraz jego magnificencji rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pana profesora doktora habilitowanego Andrzeja Tykarskiego. Dzisiejszą uroczystość poprowadzą dla państwa Agnieszka Bienert i Tomasz Kuczorowski. Jesteśmy przekonani, że niniejsza konferencja stanowi nie tylko uświetnienie tak wyjątkowego wydarzenia, jakim jest 100-lecie nauczania farmacji i 40-lecie analityki medycznej na ziemi wielkopolskiej, ale jest również doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, a także do odświeżenia kontaktów towarzyskich. Wyrażamy głębokie przekonanie, że państwa obecność tutaj przyczyni się do zintegrowania środowisk pracujących naukowo i zawodowo w dziedzinie nauk farmaceutycznych, działając zawsze dla dobra pacjenta. Jesteśmy niezwykle zaszczyceni, że przyjęliście państwo nasze zaproszenie i zechcieliście uczestniczyć w obchodach naszego jubileuszu. Witamy zatem raz jeszcze niezwykle gorąco i serdecznie. Już w tym miejscu proszę o gromki aplauz dla wszystkich naszych gości. Oklaski te niech będą powitaniem dla wszystkich osób, które mamy zaszczyt dzisiaj gościć. O kolejne brawa poprosimy po przedstawieniu wszystkich tych, którzy świętują dzisiaj z nami. A są to pani Aneta Niestrawska, wicewojewoda Wielkopolski. Pan Jarosław Cieszkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Pani Joanna Olenderek, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Dziekani wszystkich wydziałów farmaceutycznych uczelni medycznych w Polsce, którym przewodniczy pan profesor doktor habilitowany Wojciech Miltyk, dziekan Wydziału Farmaceutycznego w Białymstoku. Pani Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej. Pani Małgorzata Zielińska-Przyjemska, reprezentująca Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. Pani Magdalena Czerniewicz, wiceprezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Pan Ryszard Kiedrowski, prezes Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Pan Artur de Rozier, prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Pani dr Ewa Leporowska, prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, oddział w Poznaniu. Pani profesor dr habilitowana Krystyna Olczyk, reprezentująca Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Pan dr Grzegorz Pakulski, Wielkopolski Okręgowy Inspektor Farmaceutyczny. Na dzisiejszych uroczystościach jubileuszowych oczywiście równie serdecznie witamy przedstawicieli władz naszej uczelni. Pana profesora doktora habilitowanego Michała Nowickiego, prorektora do spraw nauki i rozwoju, reprezentującego jego magnificencję rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Panią profesor doktor habilitowaną Ewę Wender-Orzegowską, prorektora do spraw organizacji i współpracy z zagranicą. Pana profesora doktora habilitowanego Michała Musielaka, prorektora do spraw promocji i współpracy z regionem. Pana profesora doktora habilitowanego Ryszarda Marciniaka, prorektora do spraw studenckich i dydaktycznych. Pana profesora doktora habilitowanego Marka Ruchałę, kanclerza Kolegium Nauk Medycznych. Pana profesora doktora habilitowanego Jarosława Walkowiaka, kanclerza Kolegium Nauk o Zdrowiu. Pana profesora doktora habilitowanego Jacka Wysockiego, dziekana Wydziału Lekarskiego. Panią profesor Uniwersytetu Medycznego, doktor habilitowaną Dorotę Hojan-Jezierską, prodziekan Wydziału Medycznego. Panią profesor doktor habilitowaną Annę Jankowską, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. Panią Barbarę Maciałowicz, dyrektor do spraw finansowych.
pana doktora Rafała Staszewskiego, dyrektora generalnego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz liczne grono przedstawicieli Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pragniemy gorąco powitać w naszym gronie także przedstawicieli zaprzyjaźnionych wydziałów i instytutów naukowych z Poznania. Pana profesora doktora habilitowanego Krzysztofa Alejskiego, dziekana Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Pana profesora doktora habilitowanego Henryka Koroniaka, dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Pana profesora doktora habilitowanego Marka Figlerowicza, dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Pana profesora doktora habilitowanego Bronisława Marciniaka, dyrektora Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Pana profesora doktora habilitowanego Bogdana Marcińca. Pana profesora doktora habilitowanego Lecha Wojciecha Szajdaka, dyrektora Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk. Pana profesora doktora habilitowanego Stefana Jurgę, dyrektora Centrum Nanobiomedycznego w Poznaniu. Oraz panią profesor doktor habilitowaną Małgorzatę Zimniewską, dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Przetworów Zielarskich. Chcielibyśmy również szczególnie gorąco powitać wszystkich przybyłych na obchody jubileuszu byłych oraz obecnych pracowników wydziału, a także naszych studentów. Niemniej gorące wyrazy powitania, a także podziękowania należą się naszym wszystkim sponsorom, dzięki którym dzisiejsza uroczystość może odbywać się w takim właśnie kształcie. Chciałbym również prosić o gorące oklaski dla naszych sponsorów. Szanowni Państwo, o zabranie głosu w imieniu Jego Magnificencji rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prosimy pana profesora Michała Nowickiego, prorektora do spraw nauki i rozwoju uczelni. Pani wojewodo, panowie rektorzy, panie kanclerzu, państwo dziekani, znamienici goście, szanowni państwo. To niezwykły przywilej i ogromna radość świętować razem z Państwem stulecie akademickiej poznańskiej farmacji. To czas podsumowań, refleksji i planów na przyszłość. Rok temu świętowaliśmy, choć zapewne nie tak uroczyście jak dzisiaj, 99-lecie nauczania farmacji w naszym mieście, a za rok czeka nas 101 rocznica. Dlaczego zatem to liczba 100 ma taką moc i znaczenie i sprawiła, że wczoraj i dzisiaj do naszego miasta i naszej uczelni przybyło tak wielu znamienitych gości? Przecież liczba 100 nie może się równać biblijnej liczbie 77, oznaczającej absolutną pełnię. A jestem przekonany, że 77. rocznica powołania Wydziału Farmaceutycznego w Poznaniu przeszła raczej bez echa. Liczba 100 nie jest również liczbą doskonałą. Zresztą tych doskonałych zidentyfikowano jak dotąd zaledwie 39. Z pewnością liczba 100 jest kwintesencją naszego systemu dziesiętnego, w którym zgodnie z definicją każda następna jednostka wyższego rzędu zawiera 10 jednostek rzędu bezpośrednio niższego. Zatem liczba 100 dosłownie rozpoczyna nowy rząd, a w przenośni symbolizuje pewną zamkniętą i dokonaną całość. Całość, która na przykładzie historii naszego Wydziału Farmaceutycznego zostanie Państwu dzisiaj wielokrotnie przybliżona. Skoro świętujemy dzisiaj koniec pewnej epoki, to zarazem jest to całkowicie naturalne, otwieramy nowy rozdział. W tym zakresie jako władze Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu mamy względem Wydziału Farmaceutycznego bardzo duże oczekiwania. I nie są one nawet wyrażone liczbą impact faktorów, czy też wypełnionych slotów, które chcielibyśmy zobaczyć w najbliższych dniach. Nasze nadzieje i oczekiwania odnoszą się do swoistej akademickiej roli, jaką odgrywa Wydział Farmaceutyczny w społeczności naszej uczelni. Wydział Farmaceutyczny to nie dopełnienie wydziałów lekarskich, ale jednostka wytyczająca kierunek naszych przyszłych i bieżących działań. I tego wszystkiego Państwu życzę dzisiaj najbardziej. Poszerzania horyzontów, przełamywania barier i krzewienia wciąż nowych idei w naszych umysłach. Dziękuję bardzo.
O zabranie głosu prosimy panią Anetę Niestrawską, wicewojewodę Wielkopolski. Szanowni Państwo, według rangi godności, drodzy goście, szanowni Państwo, którzy za chwileczkę zostaniecie wyróżnieni. Bardzo miło dziś mi z Państwem tutaj być, bowiem dla każdego z Was, jak i dla mnie, to bardzo szczególna chwila. Zarówno krzyże zasługi i medale za długoletnią służbę to wyróżnienia o wielkiej wartości. Dzisiaj, za chwilkę będę miała przyjemność je wręczyć w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To dowód na to, że wasze życiowe doświadczenia i sukcesy zasługują na wyróżnienie i podkreślenie ze strony państwa polskiego. Bo wszyscy mu służymy, wszyscy dla niego pracujemy. To jest nasza ojczyzna, to jest nasz dom. Dom, który budujemy codzienną pracą. Postawa życiowa to prawdziwy fundament tego domu. I dziś chcę wam za to podziękować, a na dowód tych podziękowań przyznamy te niezwykle ważne odznaczenia państwowe. Stulecie nauczania farmacji oraz 40-lecie analityki medycznej w Poznaniu to wyjątkowy jubileusz, który przypomina nam o długiej i pięknej tradycji szkolnictwa wyższego w stolicy Wielkopolski. Poznańskie studia farmaceutyczne od samego początku odznaczały się wysokim poziomem nauczania i uznaniem środowiska naukowego. Dziś to jeden z najlepszych wydziałów w kraju, a dzięki zaangażowaniu pracowników naukowych cieszący się bardzo dużą popularnością wśród studentów. Szanowni Państwo, dziś uhonorujemy Krzyżem Zasługi osoby, które w sposób znaczący przyczyniły się do działalności na rzecz rozwoju nauki oraz pracy organizacyjnej i społecznej. Wręczyły również medal srebrny za długoletnią służbę, który przyznawany jest osobom wzorowo i niezwykle sumiennie wykonującym swoje obowiązki zawodowe. Każdy z tych odznaczeń jest symbolem, które otrzymujecie Państwo za całe dobro, jakie czynicie, którym dzielicie się z innymi i które tworzyliście w swojej pracy zawodowej. Serdecznie wszystkim Państwu gratuluję. Mówię to prosto z serca, Szanowni Państwo, bowiem praca w naszym życiu to jest nasze takie trochę drugie życie. To jest bardzo ważna sprawa. Czuć się szczęśliwie w tej pracy i dzielić się tym dobrem, które Państwo wypracujecie z innymi. Gratuluję życiowych wyborów, dokonań i obranych dróg. To chwila, która koronuje życiowy i zawodowy dorobek, oparty na pięknych i jakże ważnych wartościach. Te medale to także podziękowanie nie tylko dla Państwa, ale i dla Państwa bliskich. Sukces zawsze gdzieś z tyłu ma swoich cichych bohaterów. Żonę, męża, rodziców, dzieci czy przyjaciół. I to im dzisiaj również się należą te gratulacje i podziękowania. Chylę nisko głowę przed Państwem, przed Państwa dorobkiem. Gratuluję Państwu i dziękuję za to całe dobro, które przez lata pracy zawodowej czynicie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani wojewodzie. Z kolei o zabranie głosu prosimy dziekana Wydziału Farmaceutycznego w Poznaniu, pana profesora Edmunda Grześkowiaka. Panie wojewodo, panowie rektorzy, państwo dziekani, szanowni państwo. Dzisiejsza uroczystość jubileuszu stulecia nauczania farmacji, 40-lecia nauczania analityki medycznej, ale o czym również należy pamiętać, 15. rocznica nauczania farmacji w języku angielskim i 10. rocznica realizacji tych studiów według programu PharmD na naszym wydziale. To uroczystość wspaniale wpisująca się w obchody stulecia utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego. Jest to szczególna okazja i szczególne święto zarówno dla
wielkopolskiej, ale i ogólnopolskiej farmacji, którą cząstkę współtworzyliśmy i współtworzymy od 100 lat już w duchu współpracy, zaufania i zdrowej naukowej rywalizacji. Dzisiejsze święto napawa nas dumą i radością, którą chcemy dzielić z Państwem, naszymi dostojnymi gośćmi, naszymi przyjaciółmi, dziękując jednocześnie Państwu za zaakceptowanie naszego zaproszenia i uczestnictwo w dzisiejszym jubileuszu. Jesteśmy dumni, że współtworzymy społeczność akademicką Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, jednej z najlepszych uczelni medycznych w kraju, a takie określenia jak m.in. Poznańska Szkoła Badań Trwałości Leku, badań mechanizmów hemoprewencyjnych, molekularnych mechanizmów kancerogenezy, analiz farmakoekonomicznych czy farmacji szpitalnej są wyróżnikiem poznańskiej farmacji, potwierdzającym jej innowacyjny, wręcz globalny w obszarze nauk farmaceutycznych wymiar, co doskonale wpisuje się w strategię budowania europejskich tradycji uniwersyteckich. Jest rzeczą oczywistą, że dzisiejszy autorytet Wydziału Farmaceutycznego, jego potencjał intelektualny, potencjał naukowo-badawczy i organizacyjny to dorobek wielu pokoleń naukowców, nauczycieli akademickich, pomocniczych, pracowników nauki, pracowników administracji, zarówno tej uczelnianej, jak i wydziałowej, ale również dorobek pokoleń absolwentów naszego wydziału, którzy realizują swoje kariery zawodowe w różnych miejscach Polski, Europy czy świata, w tym również absolwentów jedynego w Polsce realizowanego na naszym wydziale anglojęzycznego programu PharmD, którzy są wspaniałymi ambasadorami stuletniej historii polskiej farmacji, o których korzeniach i historii i tradycji z wielkim na pewno znawstwem tematu będzie za chwileczkę mówić pani profesor doktor habilitowana Anita Magowska, kierownik Katedry Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych naszej uczelni, absolwentka Wydziału Farmaceutycznego, moja koleżanka z roku. Nie wchodząc zatem w kompetencje pani profesor, niech mi będzie wolno dokonać dwóch historycznych retrospekcji, to znaczy cofnąć się do dnia 17 czerwca 2010 roku, kiedy tu, w tej sali, z udziałem wielu obecnych, również dzisiaj dostojnych gości, świętowaliśmy jubileusz 90-lecia naszego wydziału. Będąc wówczas dziekanem, swoje wystąpienie podsumowujące osiągnięcia naszego wydziału zakończyłem stwierdzeniem, stąd kartki, bo to będzie cytat, że dokonania zostały one osiągnięte w niezwykle trudnych warunkach lokalowych, ponieważ mimo wysiłków wielu pokoleń władz uczelni, właściwie od początku swojej historii Wydział Farmaceutyczny nie posiada własnej lokalizacji. I dalej stwierdziłem, że również cytat, głęboko wierzę, iż mogę zaprosić Państwa do udziału w jubileuszu stulecia naszego wydziału, które odbędą się już w nowym Collegium Pharmaceuticum. Moja wiara jako dziekana, jak łatwo zauważyć, nie uczyniła cudów, ale druga retrospekcja, już znacznie płytsza historycznie, dotyczy daty 3 marca 2016 roku, czyli dnia wyboru rektora naszej uczelni na obecną kadencję. W programie kandydata na stanowisko rektora, pan profesor Andrzej Tykarski, wśród uczelnianych planów inwestycyjnych umieścił jeden priorytet. Budowa Collegium Pharmaceuticum. W dniu 1 października 2019 roku, co widzieliśmy na filmie wprowadzającym w dzisiejszą uroczystość, został wmurowany akt erekcyjny, a budowa Collegium Pharmaceuticum, mając pełne zabezpieczenie finansowe dla tej inwestycji, przebiega zgodnie z założonym harmonogramem, co weryfikowałem wczoraj obok tu po sąsiedzku na terenach budowy. A więc dzisiaj to już nie wiara i marzenia, ale pewność, że przy zachowaniu ciągłości władz rektorskich w następnej kadencji świętowanie kolejnego jubileuszu, na przykład 105, odbędzie się w Collegium Pharmaceuticum, na które Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo.
Jako następny głos zabierze pan profesor doktor habilitowany Lucjusz Zaprutko, kanclerz Kolegium Nauk Farmaceutycznych, a także przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów. Panie rektorze, pani wojewodo, wszyscy szanowni, zacni, dostojni goście. Jako przewodniczący Komitetu Organizacyjnego serdecznie, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie, że tak licznie zechcieliście z nami świętować nasz jubileusz. Jubileusz magiczny. Pan rektor przywoływał różne definicje liczby 100 oraz podobnych. Upieram się przy tym, że stulecie nie zdarza się często. Drugi raz stulecia obchodzić nie będziemy, a kończąc swoje wystąpienie będę chciał nawiązać do wykładu, który na naszej uczelni przed półtora rokiem, inauguracyjnego wykładu, prowadził profesor Bralczyk. Mówiąc takie różne swoje odczucia na temat stulecia, stulat, jubileuszy stulecia i innych podobnych sformułowań. No bo w naszej mowie mamy życzę ci 100 lat, mamy pieśń 100 lat, a pojawia się 100 lat plus VAT, no i inne podobne życzenia. Proszę Państwa, minione stulecie to historia. O historii będzie za chwilę mówiła pani profesor Magowska. A wczoraj miałem okazję w rozmowach usłyszeć pytanie, a co pan profesor sądzi o przyszłości? Ja bym chciał może troszkę o tej przyszłości powiedzieć. No bo skoro dzisiaj 100 lat obchodzimy, to za kolejne 100 lat będzie kolejny jubileusz. No i pytanie teraz, czy to farmacja będzie taka jak dziś? Czy coś się zmieni? Czego należy oczekiwać? Czego można się spodziewać? Proszę Państwa, ja jednym zdaniem skwitowałem swoje przemyślenia i odczucia na ten temat podczas wmurowywania aktu erekcyjnego pod Collegium Pharmaceuticum. Dzisiaj parę zdań więcej. Moim skromnym zdaniem za kolejne 100 lat nie będziemy mówili już o farmacji w dzisiejszym wymiarze. Farmacja w najbliższym czasie będzie oczekiwała zupełnie innego podejścia. Już w tej chwili mówi się powszechnie o konieczności, bezwzględnej konieczności realizowania opieki farmaceutycznej. Ja bym tą opiekę farmaceutyczną i usługi związane z jej realizacją, z tym, co dzieje się w aptece, nazwał jako jakaś farmacja taka ogólnodostępna, farmacja dla wszystkich. Drugi z kierunków, który widzę jako kierunek rozwoju farmacji, to połączenie dzisiejszej farmacji szpitalnej i klinicznej, czyli coś, co będzie farmacją zindywidualizowaną, taką adresowaną do konkretnego, pojedynczego pacjenta. A trzeci z kierunków to, co udało nam się od roku we współpracy z Politechniką. Panie profesorze, dzięki współpracy z panem wprowadzić na naszym wydziale, czyli inżynieria farmaceutyczna, czyli kierunek zupełnie odmienny od tego, co było do tej pory, czyli od farmacji skierowanej na pacjenta, a mamy na tym kierunku do czynienia z farmacją skierowaną na to, czym leczymy, na lek, na jego wytwarzanie, na jego charakterystykę. I myślę, że przez najbliższe kilkanaście, przynajmniej, a może kilkadziesiąt lat, farmacja będzie właśnie w ten sposób
się rozwijała trójkierunkowo. I niech te trzy kierunki stanowią takie bazowe umiejscowienie nauk farmaceutycznych, w których będziemy mogli się odnajdywać. Myślę, że one będą wiodące i będą stanowiły podstawę naszych dalszych działań. A do tych dalszych działań potrzebna jest i pomyślność, i szczęście, i wszelkie dobro, które sprzyja odpowiedniej pracy, sprzyja uzyskiwaniu sukcesów. Takiego szczęścia i takiej pomyślności wszystkim Państwu życzę w dalszej pracy naukowej. Życzę Państwu, żebyście w kolejnych latach realizowali swoje cele osobiste, zawodowe, i te cele osobiste niech się przekuwają w zawodowe sukcesy, które będą sukcesami naszego wydziału. Wydziału w tej chwili zabrzmiało może w świetle ustawy 2.0 tak troszkę inaczej, no bo funkcjonujemy również inaczej. Niech będą sukcesami nie tylko wydziału, ale również Kolegium Nauk Farmaceutycznych, czyli niech służą i dydaktyce farmacji, i rozwojowi naukowemu tejże farmacji, która oby się rozwijała w taki właśnie sposób. Przy okazji tego wystąpienia odwoływałem się na początku do historii, potem wybiegłem w przyszłość, ale historia też ma swoje znaczenie. Proszę Państwa, nie byłoby dzisiejszego stulecia, gdyby nie cała rzesza, liczne grono osób, które już nie są czynne zawodowo, a które zaszczyciły nas dzisiaj swoją obecnością, naszych emerytów, zasłużonych pracowników wydziału, którzy w pewnym momencie zostaną również wyróżnieni medalem stulecia Uniwersytetu. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy się przyczynili do sukcesów naszych, do tego, co dzisiaj mamy, czym dysponujemy, co możemy obchodzić. Proszę Państwa, i wracając jeszcze do owego wykładu pana profesora Bralczyka sprzed prawie 2 lat, on zakończył swoje wystąpienie na temat stulecia właśnie stwierdzeniem, że można owo 100 lat mówione w różnych kontekstach wypowiedzieć trochę inaczej. Jeszcze 100 lat. I ja właśnie takimi życzeniami dla całego wydziału chciałbym zakończyć swoje wystąpienie. Jeszcze 100 lat farmacją. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu prosimy panią profesor doktor habilitowaną Anitę Magowską. Pani wojewodo, panowie rektorzy, państwo dziekani, wielce szanowni państwo. Zwracać się ku przeszłości to tak jakby badać nieznany ląd. Widzimy jego zarys i ten zarys jest nam dobrze znany, ale żeby zdobyć szczegółową wiedzę, potrzebujemy jakichś wskazówek. I tymi wskazówkami dla mnie dzisiaj będą 3 perspektywy. Przemian wielkiej farmacji, Ars Farmacie, przemian polskiej farmacji i sylwetki postaci za działalność uczonych, poszczególnych uczonych. Powstanie Wydziału Farmaceutycznego wpisało się w wydarzenia znacznie szersze. Otóż kiedy wybuchła I wojna światowa i Niemcy użyli po raz pierwszy broni chemicznej, odpowiedzią była broń chemiczna wytworzona w aptekach francuskich, aptekarze francuscy dostarczyli jej siłom sprzemierzonym, przesuwając ciężar wydarzeń na froncie. I z wielkiej wdzięczności rząd Francji przekształcił szkoły farmaceutyczne w wydziały, w autonomiczne uniwersyteckie wydziały. Trend był bardzo dobrze znany wszędzie. Niemniej poznańska tradycja to rozmowa Józefa Jasińskiego, reprezentującego dwie organizacji aptekarzy, który zwrócił się do Heliodora Święcickiego, przewodniczącego komisji organizującej Uniwersytet
Polski w Poznaniu, zarazem później pierwszego rektora. Poprosił go mianowicie o uwzględnienie w programie Uniwersytetu Wydziału Farmaceutycznego. Gorące wsparcie udzielił Komisariat Naczelnej Rady Ludowej. To wsparcie polegało na przyznaniu pierwszych pieniędzy. Ale aptekarze poznańscy myśleli o czymś takim, albo też o czymś takim, czyli o aptece w starym stylu i o aptece, jakiej już powoli czas dobiegał końca. Pierwsi studenci, którzy zapisywali się na studia, jeszcze nie wiedząc, jaki będą miały kształt i program, to były bardzo często osoby, które miały przygotowanie cechowe w aptece i byli pomocnikami aptekarskimi, tak jak widzimy na tym slajdzie. Dla nich, dla pierwszych osób, które skończyły studia farmaceutyczne w Niemczech i nie zdążyły zdać końcowego egzaminu, powstała specjalna komisja. Komisja, która nadawała im uprawnienia aptekarzy aprobowanych. To pamiątkowe zdjęcie, ale ja chcę Państwu ich przedstawić szczegółowo. W samym środku siedział Antoni Korczyński, dziekan Wydziału Filozoficznego, który wziął na siebie ciężar organizacji studiów farmaceutycznych w Poznaniu. Trochę dalej pierwszy pracownik naukowy, Stanisław Biernacki, farmakognosta, botanik też. Także bakteriolog, który opublikował już w grudniu 19 roku pierwszą publikację afiliowaną, połączoną z Poznaniem. Tu jest Adam Jurkowski, były asystent Korczyńskiego, który razem z nim przyjechał z Krakowa, nie mając komu powierzyć katedry zakładu farmacji stosowanej, Korczyński poprosił Jurkowskiego. Już mocno postarzały Józef Jasiński, o którym mówiłam. Doktor Leon Surzyński, który prowadził zajęcia z ustawodawstwa. Stanisław Piasecki, pierwsze zajęcia z bromatologii. A tutaj Konstanty Chrynakowski. Na tym zdjęciu przeżywa osobistą tragedię. Jest tuż po śmierci żony, która po 8 latach niewidzenia przyjechała z głębi Rosji. Wreszcie ostatnia osoba, Alfred Denizot, profesor chemii farmaceutycznej, który miał pozycję międzynarodową, który był cytowany we Francji, w całej Europie, zechciał pracować tu, na Uniwersytecie Poznańskim. Kilka słów o Konstantym Chrynakowskim. Był chemikiem i to jego zainteresowanie chemią rzutowało na program studiów farmaceutycznych. Był przekonany, że farmacja powinna rozwijać się w oparciu o przemysł, ponieważ tu w Wielkopolsce na ziemiach zachodnich było wiele gazowni i wiele fabryk, które produkowały smołę pogazową, doskonały surowiec wyjściowy do produkcji wielu leków. Myślał o takim laboratorium, nie dostał nic. W związku z czym podjął po części samowolną decyzję, aby zająć piwnicę Zamku Poznańskiego i w szybkim czasie tutaj założył instalacje wodociągowe, elektryczne, wszystkie, które były potrzebne. Urządził sobie gabinet, który widzimy, urządził pracownię dla studentów, które widzimy, często pozbawione światła dziennego i dopływu świeżego powietrza. Urządził też Muzeum Przemysłu Farmaceutycznego, bo przemysł farmaceutyczny był dla niego punktem docelowym kształcenia. To było to skromne muzeum na korytarzu i wiele, wiele innych pracowni. To, w czym się specjalizował, to analiza termiczna, to jest model analizy termicznej, czyli badania zmian temperatury, topnienia, mieszaniny związków chemicznych. Tą drogą szukał nowych leków. Powstawały liczne doktoraty na ten temat, na przykład Franciszka Adamanisa. I przede wszystkim było to osnową bardzo nowoczesnego programu studiów farmaceutycznych, na który składały się zainteresowania farmakokinetyką prezentowaną poprzez doświadczenia na zwierzętach. Sam osobiście prowadził przez pewien czas takie wykłady i zawsze zwierzątko było obecne na sali wykładowej do pokazu. To były też zagadnienia chemii toksykologicznej i sądowej. To były zagadnienia bardzo nowocześnie pojmowanej krystalografii, ponieważ sprowadził aparat rentgenowski, żeby poznawać strukturę kryształów i przedwczesna śmierć po prostu nie pozwoliła mu na prowadzenie tych badań. Wreszcie zajmował się transportem jonów przez membrany, co można powiedzieć w kontekście potrzeb ówczesnych, potrzeb dializy. Wszystko to było bardzo, bardzo nowoczesne i tak naprawdę tradycyjne aptekarstwo nie miało w tym wielkiego udziału. To jest zdjęcie wycieczki do zakładu przemysłowego. Takich zdjęć można by pokazać mnóstwo, bo było to kształcenie nie tylko w sali wykładowej czy laboratoryjnej, ale też kształcenie praktyczne. Zdjęcie pokazuje nam zajęcia z chemii biologicznej. Nie było jeszcze pojęcia biochemia, czy tak jak my używamy. Mówiło się chemia biologiczna, a na pierwszym planie jest
pani Leleszowa, absolwentka Sorbony, wszystko to byli nauczyciele najwyższej klasy. A tam, daleko z tyłu, Franciszek Adamanis, do którego jeszcze wrócę. Udało się dzięki Korczyńskiemu, dzięki Chrynakowskiemu wybudować Kolegium Chemicum, co stanowi oczywiście osobną historię. W latach 1930-33 powoli sprowadzały się różne zakłady farmaceutyczne i nie tylko farmaceutyczne do tego gmachu. Udawało się urządzać z wielkim trudem rozmaite sale. Tutaj jest jeszcze raz Adam Jurkowski i studenci w czasie zajęć z farmacji stosowanej. Zdjęcie opowiada nam o sali Chrynakowskiego, kultowej sali Wydziału Farmaceutycznego. Jest tutaj Chrynakowski w charakterystycznym fezie, który bardzo lubił. W swoim czasie jeździł na Bałkany i po zakładzie zwykle nosił taki turecki fez. A obok niego, jeszcze o tym nie wiedzieli, następca Franciszek Adamanis. To jest zdjęcie, przy którym chcę się chwilę zatrzymać. Jest niestety trochę nieostre, ale opowiem o nim Państwu. Ten, którego teraz widzimy, to Julian Flatau, wybitny znawca przemysłu farmaceutycznego, którego sprowadził do Poznania Chrynakowski. Ministerstwo nie zgodziło się na katedrę dla niego, tylko był to zakład. Flatau zmarł w 1935 roku, dlatego niewiele o nim osób pamięta, czy niewiele osób wie. A teraz widzimy trzy osoby, które zostały podkreślone. To jest Hetper, Żochowski i Duczko, którzy zginęli w Katyniu. A tutaj jeszcze jedna ofiara zbrodni katyńskiej, dr Kapuściński. Karykatura przypomina nam o osobie, która jest no, najbardziej za mną. To jest przyszły profesor farmacji stosowanej Wiśniewski. A my tu jeszcze widzimy przyszłego profesora, jeszcze raz Franciszka Adamanisa i przyszłego profesora Feliksa Modrzejewskiego. Tak się złożyło, że wokół Chrynakowskiego gromadzili się przyszli kierownicy katedr, dziekani po II wojnie światowej różnych wydziałów, nie tylko farmaceutycznych. Zdjęcie Poraj-Biernackiego w dzisiejszym dziekanacie Wydziału Lekarskiego. Te pomieszczenia kiedyś służyły farmacji. Jeszcze raz, Poraj-Biernacki, przedwcześnie zmarły niestety, zajmował się naparstnicami, różnymi odmianami naparstnic, różnych naparstnic i goryczką. Sam chorował na serce, też współpracował z przemysłem. To jest przykład tej właśnie owocnej współpracy. Godne siedziby zyskały zakłady botaniki, farmakognozji dopiero w latach 30. To było Kolegium Raciborskiego. Zdjęcie studentek jest właśnie z tegoż budynku. Po śmierci Biernackiego jego miejsce zajął Wacław Strażewicz, kultowa postać Uniwersytetu Wileńskiego, który tutaj do końca swego życia pracował, tu w Poznaniu. Drugą osobą ważną dla nauk o leku roślinnym był Jan Dobrowolski. Wykształcony w Krakowie, w zaborze austriackim, zyskał niezbędne doświadczenie w zakresie botaniki i uprawy roślin leczniczych, a tu w Poznaniu był założycielem ogrodu, który miał zupełnie inną nazwę niż później. Studenci farmacji na zajęciach. Bardzo cenił sobie Chrynakowski studentów. Bardzo ich szanował. Stąd zachowało się wiele zdjęć, nie tylko te dwa, pokazujące studentów, zarząd koła farmaceutów i ich opiekuna, profesora Chrynakowskiego. Studenci się też bawili, jak widać. To kolejne zdjęcie, które przypomina o czapkach, jakie kiedyś studenci nosili. W sumie bilans międzywojnia, 4 katedry, 4 profesorów, 4 habilitacje. Jedyny w Polsce ośrodek kształcenia farmaceutów dla przemysłu i główny, jak się potem okazało, ośrodek kształcenia kadr farmaceutycznych dla nauki. Wybucha II wojna światowa, wszystko się kończy. Budynki Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu zostają przejęte przez Niemców. Setki tysięcy Polaków stąd zostaje wysiedlonych i pociągami, albo tak jak widzieliśmy, wędrują na wschód. Uruchomione zostaje przez profesorów naszych studiów farmaceutycznych tajne nauczanie. Dziekanem był co prawda profesor Koskowski z Warszawy, tutaj jest jego autograf pod pseudonimem Broniewski, ale wielu naszych wykładowców w tym uczestniczyło. Kilka słów o Franciszku Adamanisie, który nie chciał wyjechać z Poznania, nie był wysiedlony. Został aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Mauthausen-Gusen, obozu śmierci. I tam, jak wpisuje się to pięknie w tradycję Wydziału Farmaceutycznego, uruchomił sekretną produkcję płynów parenteralnych. Uratował w ten sposób wielu, wielu współwięźniów. A kiedy skończyła się wojna i mógł wrócić do Poznania, został w Lińcu po to, żeby w tej aptece, którą widzimy na zdjęciu, pomagać wyczerpanym, wycieńczonym jeńcom obozu Mauthausen-Gusen.
Bilans II wojny światowej. Prawie 40% pracowników naukowych zginęło, nie wróciło. Mimo wszystko, to jest zdjęcie z kolegium chemikum. Wszystko w ruinie, nie ma od czego zaczynać. Studenci zaczynają zajęcia z łopatami w ręku po to, żeby odgruzować. I w tych trudnych warunkach, w tej trudnej sytuacji Poznań staje się kuźnią kadr naukowych dla różnych instytucji naukowych. Chciałabym tu przypomnieć związki nasze z Gdańskiem. Otóż organizatorami było więcej osób niż tutaj. Ja tu umieściłam profesora Strażewicza, Tułeckiego, Jurkowskiego. My też dostarczaliśmy, Poznań dostarczał, kierowników katedr, czy też pracowników naukowych katedr. Chcę przypomnieć niezwykłą postać pani profesor Zofii Kalinowskiej, która pracowała w Lublinie, Łodzi, Warszawie, jeszcze raz w Łodzi, potem w Olsztynie, organizując i kierując różne katedry naukowe. W sumie stała się też doktorem honoris causa jednej z tych uczelni. Tak samo pracował profesor Kazimierz Kalinowski w różnych ośrodkach. I to było przykład profesora Modrzejewskiego, o którym już wspomniałam. W sumie w 1947 roku, kiedy powstał Wydział Farmaceutyczny, miał już pięć katedr, trzy zakłady i 10 pracowni na Wydziale Lekarskim. I miał wspaniałych wykładowców, wybitnych uczonych polskich w składzie grona nauczającego dla studentów farmacji. Przypomnę profesora Ajdukiewicza, profesora Kasznicę i chemików, którzy tutaj na końcu linijki na slajdzie się znaleźli. Wielkim ciosem Wydział Farmaceutyczny był brak zgody władz uczelni i ministerstwa na powołanie szeregu katedr, które miały być na Wydziale Farmaceutycznym. Chciałabym tu zwrócić uwagę na katedrę nauki o środkach higienicznych i pielęgnowaniu ciała. Już wtedy był projekt kosmetologii, tak można powiedzieć, a z kolei katedra fizyko-chemii leków z całą pewnością była prekursorem katedry farmacji fizycznej. W 1950 roku powstaje Akademia Lekarska, potem przemianowana na medyczną. Wydział znajduje się w trudnej sytuacji, ponieważ co prawda otrzymuje trzy katedry, trzy zakłady są podniesione do godności katedr, ale traci pięć pracowni razem z etatami. To był wielki cios. Dobrowolski podał się do dymisji i nowym dziekanem został profesor Adamanis, co przed chwileczką widzieliśmy. Trudne czasy. Skierowanie do pracy, przymusowe skierowania do pracy w różne części Polski, upaństwowienie aptek, obniżenie rangi studiów farmaceutycznych. W tych trudnych czasach poznański ośrodek staje się wiodącym polskim ośrodkiem badań nad roślinami leczniczymi i ich przetworami. To za sprawą instytutu, który miał zmienne nazwy, nazwijmy go w skrócie Instytutem Leczniczych Surowców Roślinnych, bo to była pierwotna nazwa, założony, kierowany przez Wacława Strażewicza, a po jego przedwczesnej, nagłej śmierci przejął kierowanie Franciszek Adamanis. Kolejna ważna jednostka to Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin, która doznała, powiedzmy, wielkiej przemiany w momencie, kiedy pani profesor Skrzypczak wprowadziła kultury in vitro, pracownię kultur in vitro. Te badania są kontynuowane, niestety nie mogę im poświęcić więcej czasu. Katedra i Zakład Farmakognozji z ogrodem, który miał zmienne nazwy, szereg kierowników, wybitnych polskich uczonych, kierowało tą jednostką, a wyrosła z niej poprzez ogród Katedra i Zakład Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych, co niniejszym slajd przypomina. W 1947 roku powstał instytut, o którym wspominałam. W 1958 roku utworzono jedyny w Polsce kierunek zielarski. W sumie problematyka leku roślinnego była podejmowana w ciągu 100 lat przez większość zakładów Wydziału Farmaceutycznego i jak gdyby puentą jest kierunek studiów podyplomowych zioła w profilaktyce i terapii, który od kilku lat istnieje. Druga charakterystyczna cecha rozwoju, tu w Poznaniu Wydział stał się ośrodkiem badań nad kancerogenezą i hemoprewencją nowotworów, oczywiście z perspektywy farmaceutycznej. Wśród różnych osiągnięć profesora Franciszka Adamanisa mogę mówić długo o analizie termicznej, pracach dotyczących roślin leczniczych, ale z perspektywy czasu najważniejsze było nawiązanie współpracy z ośrodkami naukowymi w Stanach Zjednoczonych. To się stało dzięki temu, że włączył się w działalność PT-Farmu, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Był przewodniczącym tej organizacji. To sprawiło, że zaprosił jednego z Amerykanów uczestniczących obecnych w Polsce, odwiedzających Polskę, do Kolegium Chemicum i powierzył funkcję przewodnika wtedy młodej asystentce Danucie Malejka-Giganti.
to z czasem rozwinęło się w jej staże naukowe i w kolejne staże dzięki profesorowi Świntowskiemu, dzięki profesorowi Garretowi, w których uczestniczyło wielu pracowników wydziału, a każdy, nie tylko ci, którzy są tutaj na slajdzie, i każdy, kto wracał, przywoził nowe doświadczenie, przede wszystkim znajomość nowych metod badawczych i wiele katedr, nie tylko te, które tu są, można by wymienić jako będące pod wpływem amerykańskiej nauki, amerykańskiej metodologii i amerykańskich kierunków badań. Przede wszystkim owocuje to zbliżeniem do medycyny klinicznej i właśnie tą problematyką, szeroko pojętą problematyką nowotworów. Oczywiście program anglojęzyczny to kolejny rezultat. Wpisywał się w ten ciąg katedr za sprawą pana profesora Pawlaczyka i pana profesora Kokota. Wpisywała się katedra i zakład chemii nieorganicznej analitycznej. To krótkie przypomnienie tej jednostki. A ja chciałabym przy okazji przypomnieć jeszcze panią profesor Gruchmalicką i jej działalność w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. To jest też okazja, żeby przypomnieć króciutko profesor Marię Szmytówną z uwagi na jej unikalną działalność w zakresie balneochemii. Wpisywała się w rys współpracy amerykańsko-polskiej Katedra Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki. Poprzestańmy tylko na tym. A ja a propos wczorajszego doktoratu honoris causa dla profesora Lesyka chciałabym przypomnieć znacznie głębsze i starsze korzenie lwowskie Katedry Chemii Organicznej, ponieważ pierwszy kierownik, pani profesor Rufina Ludwiczak, była wychowanką Jerzego Suszko, który we Lwowie kierował Katedrą Chemii Organicznej Politechniki Lwowskiej. Pani profesor Rufina Ludwiczak także zajmowała się nowotworami, problematyką nowotworów, także tych osób jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Krótkie przypomnienie Katedry Farmakologii, gdzie jedną elementem pracy badawczej również jest ta problematyka. Krótko o poznańskim modelu współpracy z przemysłem. Otóż zaczęło się od farmacji stosowanej. Farmacja stosowana stała się bazą wyjściową dla farmacji klinicznej. Zmieniła się katedra i zakład technologii postaci leku. To jest dzisiejsza nazwa dawnej katedry farmacji stosowanej. Zajmuje się zupełnie innymi zagadnieniami niż kiedyś. A slajd przypomina nam o tym, jak wyodrębniała się dzięki panu profesorowi Masiakowskiemu na początku ta właśnie jednostka. Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych to jest osobna historia. Slajd pokazuje, jak w ciągu prawie dekady zmieniali się kierownicy tej katedry. Najważniejszy dla wydziału z perspektywy czasu był pan profesor Tułecki, który zorganizował kształcenie na kierunku technologicznym. Przed sekundką pojawił się slajd o Katedrze Chemii Farmaceutycznej. Pani profesor Jelińska kontynuuje tą działalność, uruchamiając kierunek inżynieria, o którym już dzisiaj słyszeliśmy. Kilka słów o Katedrze Toksykologii. Jest z nami pan profesor Sańczuk, który zmodernizował katedrę, skierował jej działalność naukową w kierunku toksykologii przemysłowej. Przypominamy sobie też inne wątki w problematyce badawczej. Katedra Genetyki i Mikrobiologii Medycznej, jedna z najmłodszych, Katedra i Zakład Farmakologii, niniejszym zostały przypomniane. I bardzo króciutko o tym, jak Poznań kształcił diagnostów laboratoryjnych. To jest historia oddziału, taka uproszczona, skrócona historia oddziału, uruchomionego, zorganizowanego przez pana profesora Józefa Chmiela. Później kontynuował tą działalność profesor Fenrych. My go kojarzymy z całunem turyńskim, bo był wykładowcą również w zakresie syndonologii. No i kolejni kierownicy. Katedra Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej ma wielkie znaczenie, oczywiste znaczenie dla oddziału analityki medycznej. I też chciałam przypomnieć osobę profesora Kopczyńskiego, który no, również z tym wątkiem się łączy. Nic nie powiedziałam o tym, że nasze jednostki uczestniczą w kształceniu dietetyków. To jest właśnie Katedra i Zakład Bromatologii. Mamy studentów oczywiście, mamy organizacje studenckie. A ja teraz już podsumowując chciałabym wskazać na cechy stuletniego rozwoju, to jest przede wszystkim przenoszenie akcentu kształcenia i badań naukowych z prawidłowego wytwarzania leków na optymalizację ich działania. Druga cecha, proporcjonalny do postępu nauk farmaceutycznych udział metod najpierw mikro, potem biologii submolekularnej. Wreszcie kształcenie kadr dla innych ośrodków naukowych i dla przemysłu. I wreszcie
tam, gdzie są nasze emocje. Wspaniałe wzorce osobowe niezapomnianych nauczycieli akademickich. Dziękuję za uwagę. Na tym ostatnim slajdzie jest lustro, bo ja mówiłam o wielu osobach obecnych na sali. Tak naprawdę jesteśmy częścią tej historii i my też ją tworzymy. I tak nadal będzie, także lustro. Po prostu dlatego, że część z Państwa, przynajmniej część z Państwa, tworzyła historię Wydziału Farmaceutycznego. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy Pani Profesor za piękne podsumowanie naszej historii. Szanowni Państwo, liczne listy gratulacyjne i życzenia z okazji obchodzonego dzisiaj jubileuszu napłynęły od bardzo wielu osób, którym serdecznie również dziękujemy. Bezpośrednio składane życzenia są dla nas stanowią dla nas najwyższy wyraz uznania i dostarczają najwięcej satysfakcji. O zabranie głosu prosimy teraz Pana Jarosława Cieszkiewicza, zastępcę dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Dostojni goście, szanowni państwo, pragnę odczytać adres, który na ręce pana profesora Zaprutko skierowała pani Marzena Wodzińska, członek zarządu województwa wielkopolskiego. Szanowny panie profesorze, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość jubileuszu stulecia nauczania farmacji oraz 40-lecia analityki medycznej w Poznaniu. W tym szczególnym dniu składam panu profesorowi oraz wszystkim pracownikom naukowym związanym z Wydziałem gratulacje i słowa uznania, doceniając Państwa zaangażowanie i wkład pracy w dziedzinie farmacji i analityki medycznej. Doświadczenie, profesjonalizm oraz grono kompetentnych specjalistów jest gwarantem najwyższej jakości działalności dydaktycznej Wydziału. Wykształcenie na przestrzeni lat nowej kadry farmaceutów i analityków medycznych przyczyniło się do osiągnięcia kompleksowego podejścia do pacjenta i jego potrzeb zdrowotnych. Innowacyjność i osiągnięcia naukowe w tym okresie dowodzą, że w pełni zasługujecie Państwo na miano nowoczesnej placówki dydaktyczno-naukowej w kraju i za granicą. Z okazji jubileuszu stulecia nauczania farmacji i 40-lecia analityki medycznej w Poznaniu życzę, aby kolejne dziesięciolecia pracy obfitowały w sukcesy medyczne i naukowe. Proszę przyjąć serdeczne gratulacje oraz życzenia satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć, realizacji dalszych planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Z wyrazami szacunku, Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję. Serdecznie dziękujemy. Bardzo liczymy również na zabranie głosu przez przewodniczącego Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych, pana profesora doktora habilitowanego Wojciecha Miltyka, reprezentującego dziekanów wszystkich wydziałów farmaceutycznych uczelni medycznych w Polsce. Panowie rektorzy, panie dziekanie, panie kanclerzu, szanowni państwo, przypadł mi w udziale zaszczyt i przywilej reprezentowania wszystkich dziekanów wydziałów farmaceutycznych w Polsce. I w imieniu całej społeczności akademickiej chciałbym państwu złożyć serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu stulecia działalności Wydziału Farmaceutycznego na kierunku farmacja i 40-lecia działalności na kierunku analityka medyczna. Gratulujemy Państwu 100 lat historii bogatej w osiągnięcia naukowe, zawodowe i dydaktyczne. Gratulujemy wysokiego autorytetu naukowego w Polsce i na świecie. Jubileuszowa uroczystość jest również okazją do podziękowania Państwu za intensywną działalność społeczną na rzecz ogólnopolskiego środowiska farmaceutycznego poprzez Państwa aktywność w Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Akademii Nauk, Komisji Farmakopei, towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism i organizacjach społecznych. Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych proszę przyjąć wyrazy naszego najwyższego szacunku i sympatii oraz życzenia kolejnych pięknych jubileuszy. Dziękuję. O zabranie głosu prosimy panią Małgorzatę Zielińską-Przyjemską, reprezentującą Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. Pani Wojewodo, Państwo Rektorzy, dziekani, Panie Kanclerzu, znamienici goście. Z okazji jubileuszu stulecia nauczania farmacji oraz 40-lecia analityki medycznej w Poznaniu w imieniu Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych na ręce pana profesora Edmunda Grześkowiaka, dziekana Wydziału Farmaceutycznego, składam wszystkim nauczycielom akademickim i pracownikom najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za nieustanną i intensywną pracę nad kształtowaniem wiedzy oraz postawy etycznej absolwentów Wydziału.
studentom oraz absolwentom wydziału, wśród których jest duże grono diagnostów laboratoryjnych. Życzę, aby wiedza, sumienność oraz oddanie, z jakim wypełniają słowa przysięgi Salus Egroti Supplema Lex, znana i ceniona była w środowisku medycznym naszego kraju. Z wyrazami szacunku i uznania Alina Niewiadomska, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Szanowni Państwo, spotkanie jubileuszowe to doskonały moment na wyróżnienie i odznaczenie osób, które zasłużyły się w sposób szczególny dla Wydziału oraz Rozwoju Nauk Farmaceutycznych. O dokonanie aktu dekoracji oznaczeniami państwowymi poprosimy panią Anetę Niestrawską, wicewojewodę Wielkopolski. Na czas dekoracji bardzo proszę wszystkich Państwa o powstanie. Na podium zapraszamy osoby odznaczone Złotym Krzyżem Zasługi. Panią doktor habilitowaną Beatę Stanisz, profesor Uniwersytetu Medycznego. Pana profesora doktora habilitowanego Gerarda Nowaka. Panią profesor doktor habilitowaną Barbarę Tim. Srebrnym Krzyżem Zasługi. Panią doktor Arletę Matrzej oraz panią doktor Małgorzatę Zielińską-Przyjemską. Brązowym Krzyżem Zasługi. Pana doktora habilitowanego Błażeja Rubisia, profesora Uniwersytetu Medycznego. Panią doktor habilitowaną Judytę Cielecką-Piątek, profesor Uniwersytetu Medycznego. Panią doktor habilitowaną Edytę Szałek. Panią doktor habilitowaną Magdalenę Ogrodowczyk. Panią doktor habilitowaną Danutę Szkutnik-Fidler. Pana doktora Bartosza Urbaniaka. Panią doktor Jolantę Długaszewską. Srebrnym medalem za długoletnią służbę wyróżniona została pani doktor Izabela Bolesławska. Zapraszamy. Drodzy Państwo, wielkie brawa dla oznaczonych. Drodzy Państwo, jubileusz stulecia nauczania farmacji i 40-lecia analityki medycznej w Poznaniu stanowi doskonałą okazję do wyrażenia wdzięczności i złożenia podziękowania wszystkim osobom, które w minionym okresie przyczyniły się do rozwoju obu dziedzin i wykazały się ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem w pracy na rzecz Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Osobom tym decyzją kapituły przyznano medale stulecia Uniwersytetu Poznańskiego. O wręczenie medali poproszę reprezentującego Jego Magnificencję rektora, pana prorektora, profesora doktora habilitowanego Michała Nowickiego. Zapraszamy serdecznie na scenę następujące osoby, które odznaczeniem tym zostały wyróżnione. Pana profesora doktora habilitowanego Witolda Stańczuka. Panią profesor doktor habilitowaną Wandę Berdubowską. Panią profesor doktor habilitowaną Teresę Gierlach-Chładoń. Pana profesora doktora habilitowanego Tadeusza Hermana. Pana profesora doktora habilitowanego Zenona Kokota. Pana profesora doktora habilitowanego Zygmunta Kopczyńskiego. Pana profesora doktora habilitowanego Gerarda Nowaka. Panią profesor doktor habilitowaną Zytę Płotkowiak. Panią profesor doktor habilitowaną Marię Rybczyńską. Panią profesor doktor habilitowaną Lutosławę Skrzypczak, pana profesora Akademii Medycznej doktora habilitowanego Dionizego Skwarskiego, panią profesor doktor habilitowaną Urszulę Wrzeciono, panią profesor doktor habilitowaną Barbarę Zielińską-Psuja, pana doktora Włodzimierza Adama, panią doktor Teresę Adamską, panią doktor Marię Ciupińską, panią doktor Marię Elnaj-Wojtaszek,
panią dr Ewę Ignatowicz, panią dr Irenę Okulicz-Kozaryn oraz panią Eugenię Frenzel. Szanowni Państwo, poproszę o brawa. Szanowni Państwo, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej nie mógłby funkcjonować bez wyjątkowego zaangażowania i poświęcenia pracowników dziekanatu. Chcielibyśmy tym pracownikom bardzo serdecznie podziękować, a o wręczenie wyróżnień poproszę pana dziekana Wydziału Farmaceutycznego, pana profesora Edmunda Grześkowiaka. Na scenę zapraszamy panią magister Beatę Słomińską, kierownik dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego. Panią magister Magdalenę Szczudlak, panią magister Kamilę Stiller oraz panią magister Ewę Szczerbaczewicz. Zapraszamy. Panie dziekanie, prosimy o pozostanie na scenie, gdyż w kolejnym punkcie naszych uroczystości chcielibyśmy jako wydział podziękować naszym największym przyjaciołom, na których zawsze, w każdej potrzebie możemy liczyć i nigdy na nich się nie zawiedliśmy. Do współuczestniczenia we wręczaniu naszych dowodów najwyższego uznania zapraszam również pana kanclerza Kolegium Nauk Farmaceutycznych, pana profesora Lucjusza Zaprutko. Pierwsze kryształowe podziękowania chcielibyśmy przekazać jego magnificencji rektorowi naszego uniwersytetu, panu profesorowi Andrzejowi Tykarskiemu. Pod jego nieobecność o odbiór trofeum prosimy pana rektora Michała Nowickiego. Zapraszamy, panie rektorze. Równie duże zasługi dla naszego wydziału wniósł w jego historii współczesnej obecny dziekan Wydziału Lekarskiego, rektor minionej kadencji, profesor Jacek Wysocki. Zapraszamy. Szanowni Państwo, o dobrostan naszego wydziału z największym oddaniem dba dyrektor generalny naszego uniwersytetu, pan dr Rafał Staszewski. Zapraszamy, panie doktorze. Z równym oddaniem zawsze otwarty był na potrzeby Wydziału Farmaceutycznego były kanclerz Uniwersytetu Medycznego, pan magister Bogdan Poniedziałek. Pod nieobecność pana kanclerza o odbiór wyróżnienia prosimy córkę. Kolejne kryształowe podziękowania kierujemy do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, a o odbiór wyróżnienia prosimy panią wiceprezes Magdalenę Czerniewicz. Zapraszamy na scenę.
Równie zasłużoną dla Wydziału jest Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. O odbiór podobnego wyróżnienia prosimy panią Małgorzatę Zielińską-Przyjemską. Zapraszamy na scenę. Firmą farmaceutyczną, która nigdy nie odmówiła nam swojej hojnej pomocy i na każdym kroku efektywnie współpracuje naukowo i organizacyjnie, jest Biofarm. Bardzo prosimy pana doktora Waldemara Szwarczyńskiego o odbiór naszego kryształowego lauru. Od wielu lat doskonale układa się nam współpraca z poznańskim przedsiębiorstwem farmaceutycznym Ziołolek, wspierającym nas we wszystkich naszych poczynaniach. Zapraszamy przewodniczącą Rady Nadzorczej, panią Małgorzatę Kwiatkowską, do odbioru kryształowego lauru Wydziału. Firmą wspierającą nasz Wydział nie tylko pod względem zaopatrzenia, ale także w zakresie wielu akcji społecznych i działań organizacyjnych jest przedsiębiorstwo Witko Group z Łodzi. Zapraszamy dyrektora w tej firmie, pana Jana Szczepańskiego, do odbioru przyznanego wyróżnienia. Spośród osób indywidualnych na szczególne wyrazy uznania zasługuje nasz absolwent, a potem pracownik, współtwórca i wieloletni dyrektor R&D firmy Biofarm, pan dr Andrzej Ostrowicz. Panie doktorze, zapraszamy po odbiór wyróżnienia. Szanowni państwo, w ostatnich latach naszej stuletniej historii szczególnej pomocy, wsparcia i możliwości współpracy doświadczyliśmy także od wielu innych partnerów z naszego najbliższego otoczenia. Z tej okazji chcielibyśmy uhonorować szereg firm na co dzień z nami współpracujących. Zapraszamy na scenę przedstawicieli reprezentujących następujące przedsiębiorstwa. Nutricja Polska, Dbam o zdrowie, Fytofarm Klęka, Herbapol Poznań, Etifarm, MSD Polska, Mettler Toledo, Neuka, Jenox Akumulatory, Polon Poznań, Esculap Hifa koncern B. Braun, Kawon Hurt Nowak oraz przedstawiciela przedsiębiorstwa Merazet. Pragniemy również wyrazić naszą wdzięczność tym firmom i osobom, które wspierają nasze codzienne działania organizacyjne i naukowe, a w szczególności wsparły nasze dzisiejsze wydarzenie. Zapraszamy na scenę przedstawicieli reprezentujących następujące przedsiębiorstwa. Alhem, przedstawiciela Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, przedstawiciela wydawnictwa Elsevier Polska, przedstawiciela firmy Nisza, Curtis Health Caps, Perkin Elmer Polska, Merck, przedstawiciela firmy grupy medialnej Farmacja.net, przedstawiciela firmy Polpharma, Fresenius Kabi Polska, Labofarm, Medson, Forte Sweden, Bonimet oraz dyrektora generalnego nutrycji medycznej we Francji i krajach Maghrebu, naszego absolwenta, pana magistra farmacji Artura Ludwiczaka. Szanowni państwo, dzisiejsze święto stanowi niewątpliwą okazję także do chwili uniesień artystycznych. By choć odrobinę utrzymać się w duchu tradycji akademickiej z tym świętem związanej, zapraszamy teraz na krótki występ chóru Akademickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pod batutą maestro pana profesora Przemysława Pałki. Zapraszamy chór na scenę. Thank you.
Boże, ku mnie, ku mnie, Boże, ku mnie. Że nic chodzić nie umie. Oh,
Szanowni Państwo, w ramach obchodów jubileuszu w 2018 roku odbył się konkurs fotograficzny. Nazwiska laureatów oraz nagrodzone fotografie możecie zobaczyć Państwo na prezentowanym slajdzie. Drodzy goście, powoli zbliżamy się do przerwy, w czasie której gorąco zachęcamy do odbioru materiałów konferencyjnych, tych Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, i zapoznania się z dorobkiem literackim naszej absolwentki, pani dr Doroty Pastok-Chomicki. W holu zapraszamy do zwiedzania wystawy plakatów prezentujących historię Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich oraz prac wyróżnionych w tegorocznym 55. już konkursie. Ponadto zapraszamy do zapoznania się z wystawą rzeźb pana magistra farmacji Jana Harasimowicza, który dodatkowo z okazji jubileuszu przygotował specjalne dzieło. Poprosimy teraz pana magistra Jana Harasimowicza o jego wręczenie dziekanowi Wydziału Farmaceutycznego, panu profesorowi Edmundowi Grześkowiakowi. Dodatkowo poproszę również panią dr Dorotę Pastok-Chomicką o wręczenie panu dziekanowi swojego upominku. Dziękuję jeszcze raz za pierwszą część dzisiejszego spotkania.